Tegoroczny Dzień Dziecka podopieczni Domu Małego Dziecka w Wałbrzychu zapamiętają na długo. Po kilkunastomiesięcznej współpracy wałbrzyskiej placówki z Fundacją Dom Dziecka z Chicago, którą mieli Państwo okazję wiele razy śledzić na antenie naszej telewizji, udało się zebrać 45 tysięcy złotych i wybudować nowoczesny plac zabaw, który był jednym z marzeń przebywających w placówce dzieci. Naprawdę udało się, jesteśmy z tego bardzo szczęśliwi i dumni, że udało nam się zrealizować to marzenie. Proszę mi wierzyć, jak zaczynałam tutaj pracę, to właśnie jednym z marzeń moich było postawić przepiękny plac zabaw. I zrealizowałam, także jest to jakby trochę mój sukces zawodowy, a przede wszystkim radość dla moich małych dzieciaków. Są przeszczęśliwe, proszę mi wierzyć, jak tutaj był plac budowy, wyczekiwały w oknach, kiedy już ten plac będzie oddany do zabawy. Już one wypróbowały ten plac, tak, ponieważ były dni słoneczne i już się dzieciaki bawiły. Natomiast w tej chwili dzisiaj oficjalne otwarcie, mam nadzieję, że będzie służył na wiele, wiele lat i na pewno umili pobyt dzieciom w tej placówce. To pierwszy projekt tego typu realizowany przez Fundację z Chicago. Choć sama budowa trwała zaledwie kilka dni, to najwięcej czasu zajęło przygotowanie projektu, stworzenie kosztorysu oraz zgromadzenie potrzebnych środków finansowych. Zbiórka potrzebnej kwoty odbywała się przez wielokrotne licytacje oraz bale charytatywne. Podczas otwarcia nowego miejsca zabaw na świeżym powietrzu przyjaciela zza oceanu reprezentowała Anna Woźniak, członek zarządu Fundacji Dom Dziecka z Chicago. Bardzo się cieszę, że mogę tu dzisiaj być i w imieniu naszej organizacji. No nie sposób wszystkich wymienić imienia nazwiska. Zaangażowani byli wszyscy. No, tak jak pani Alicja wspomniała, jest to ciężka praca, wymaga wielu trudów i poświęceń. No ale cóż, patrząc na to, co się stało, tym bardziej, że tak jak bym powiedziała, to był nasz dziewiczy rejs organizacji. Był to pierwszy projekt, który, że tak powiem, nabieraliśmy doświadczeń i pozwalał nam zrobić doświadczenie i jesteśmy teraz, że tak powiem, wspaniale szczęśliwi, niesamowicie i ogromnie. Z tego tytułu, że wiemy, że dzięki naszej Polonii, dzięki wsparciu ludzi dobrej woli, nikt nie przeszedł obojętnie. Organizowaliśmy bale, organizowaliśmy zbiórki i po prostu odzew był zawsze i ludzie dobrego serca są i wierzymy, że zawsze będą. Wymiana uprzejmości, podziękowania, poświęcenie nowych urządzeń przez proboszcza parafii sąsiadującej z placówką oraz przecięcie wstęgi w obecności zgromadzonych gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele gminy oraz wałbrzyskich firm, które od lat wspierają Dom Małego Dziecka i plac zabaw został oficjalnie otwarty. I teraz połowę. Do końca. Poszło. Natomiast do użytku przebywających w placówce dzieci oddany zostanie, jak tylko pogoda się poprawi.